Kiedy w 1898 roku Maria i Piotr Curie odkryli rad, świat obiegła euforia. W końcu odkryto naturalne źródło czystej energii, które znalazło natychmiast mnóstwo zastosowań. Dzięki radowi zaczęto pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą pierwiastków radioaktywnych. Odkryto, że związki promieniotwórcze świecą, a sole radu wydzielają ciepło. No, same plusy. Nie znano wtedy jeszcze toksyczności samego radu, więc zaczęto go używać w niewłaściwy sposób praktycznie do wszystkiego. To, co wyrabiało się w XX wieku, można nazwać atomowym szaleństwem, które kosztowało życie wielu ludzi. W czasie atomowej ery, czyli w pierwszej połowie XX wieku, promieniowanie robiło się na pewien sposób modne. Planowano budowę elektrowni jądrowych na całym świecie, budowę samochodów z napędem jądrowym, kopanie kanałów wodnych głowicami jądrowymi oraz, jak wiadomo, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki przeprowadziły niezliczone ilości prób jądrowych na świeżym powietrzu i w kosmosie, dzięki czemu po dziś dzień chyba w każdym miejscu na Ziemi, a przynajmniej na półkuli północnej, w glebie znajduje się opad promieniotwórczy. Wtedy jeszcze do końca nie znano właściwości promieniowania jonizującego i samej radioaktywności. Świadczyć może o tym chociażby film promujący kosmetyki do czyszczenia twarzy, w którym użyto radioaktywnego pyłu na twarzy testerki w celu udowodnienia skuteczności produktu. This same kind of dirt was made just radioactive enough to register on a Geiger counter. Leading cleansing creams, complexion soaps, and Dorothy Gray Salon Cold Cream were used to remove this dirt. The Geiger counter proved that Dorothy Gray Salon Cold Cream cleanses up to 2.5 times more thoroughly than any soap or other cleansing cream tested. Kosmetyki z dodatkiem radu i toru były popularne na przykład w Anglii i Francji. Były to m.in. pudry, kremy, mydła, balsamy, sole do kąpieli czy również szminki. To jednak nic w porównaniu z tym, co oferowano w niektórych sklepach na całym świecie. Rad robił się modny i oferowano go pod różnymi postaciami. Nasi południowi sąsiedzi otwierali radowe uzdrowiska, gdzie w wodzie znajdował się rad i radon. Idąc za ciosem, opatentowano wodę radową, która miała być wybawieniem na wszystkie bóle i bolączki. Eben Byers, amerykański sportowiec i przemysłowiec, po wizycie u lekarza z powodu bólu barku dostał zalecenie picia wody radowej Radiator. Po regularnym przyjmowaniu tak zwanego leku, przez 3 lata 1400 wypitych buteleczek sprawiło, że sportowiec wylądował w trumnie z dodatkowymi warstwami tłumiącymi promieniowanie, a jego szczęka odpadła prawie w całości. Tabletki z dodatkiem radu firmy Arium przypisywane były na wszelkie dolegliwości, np. reumatyzm i bóle o niewiadomym pochodzeniu. Jeżeli natomiast ktoś boi się wizyty u dentysty, a ma tendencję do łapania próchnicy, to z pewnością ucieszy go wiadomość o paście do zębów z dodatkiem toru, również radioaktywnego pierwiastka firmy Doramat. Promieniowanie zabija albo próchnicę, albo ciebie. Tak czy inaczej, rozpromienionym uśmiechem będziesz mógł dzielić się ze światem przez długi czas połowicznego rozpadu. Jeżeli już miałeś pewność, że twoje zęby są chronione radioaktywną pastą, mogłeś skosztować czekoladę radium z dodatkiem radu. Sprzedawana w Berlinie miała ponoć właściwości odmładzające. Ogólnie rzecz biorąc, rad dodawany był do wszystkiego, do czego nie powinien być dodawany, a jeżeli już można było do czegoś zaaplikować, to tak robiono. Pasty do butów, prezerwatywy, chleb, masło, co kto potrzebował. W USA głośno zrobiło się o sprawie malarek tarcz zegarowych, które pracowały w zakładach US Radium Corporation. Sprawę nagłośniła w 1925 roku Margaret Calleu, jedna z malarek, która pozwała firmę do sądu za utratę zdrowia. Radową farbą malowano tarcze zegarów, kompasów oraz busole i inne przyrządy miernicze. Szybko okazało się, że z powodu zatrucia radem na terenie zakładu zmarło wcześniej już 9 kobiet, a kilka kolejnych jest ciężko chorych i zmarły w niedługim czasie. Era atomowego szaleństwa na szczęście się już skończyła, choć przedmioty z radioaktywnymi izotopami można nabyć nawet dziś, w XXI wieku, kiedy dobrze znane są właściwości promieniowania jonizującego. Na przykład medaliony z dodatkiem izotopu toru. No cóż, na zdrowie. Czy do Polski również dotarła radioaktywna moda? Oczywiście, w Kowarach na przykład można było zaznać inhalacji radonowej, a niektóre uzdrowiska oferowały kąpiele w wodzie radonowej. Na szczęście, w tym wypadku, nie miało się styczności z samym radem, a jedynie efektem jego rozpadu, który był mniej groźny od izotopu macierzystego.
Najgroźniejsze w radzie jest m.in. to, że w organizmie zachowuje się podobnie jak wapń, wbudowując się w kości i doprowadzając do ich wyniszczenia. Mam nadzieję, że filmik, choć krótki, był ciekawy i przybliżył nieco sprawę atomowej ery, w której na szczęście dla nas nie musimy żyć.